No i kto zgadnie, jak te półki wiszą tak same? Jak one tak same wiszą? Przecież tutaj nie ma żadnej podpórki, zobaczcie. Wyjaśnienie na końcu filmu. Dzisiaj jestem u rodziców, ale to nie jest przeszkoda do tego, żeby Wam nie opowiedzieć o książce. A dzisiaj książka bardzo ciekawa i taka, która nie jest tym, czym się wydaje na początku. Więc słuchajcie, bo czytając Dobrego Wilka Larsa Berge, ja kilkakrotnie zastanawiałem się, o czym tak naprawdę jest ta książka. I dopiero tak naprawdę na końcu byłem w stanie stwierdzić, o czym właśnie przeczytałem. Bo tak, po pierwsze z opisu wynika, że jest to książka o zabójstwie pewnej pracowniczki zoo, szwedzkiego zoo, którą zabiły wilki, którymi się opiekowała, które sama wykarmiła butelką. Ale to morderstwo jest tak naprawdę tylko punktem wyjściowym, bo jest właściwie na samym początku książki, w pierwszym rozdziale. Od niego autor wychodzi, żeby zbadać o wiele bardziej uniwersalne rzeczy. I tak, i kiedy zacząłem dalej czytać tę książkę, wydawało mi się, że to będzie książka o ewolucji wizerunku wilka w naszej kulturze, popkulturze, a konkretnie w popkulturze szwedzkiej i w kulturze szwedzkiej, ale nie. Chociaż bardzo dużo właśnie tej ewolucji, postrzeganiu wilka jako zwierzęcia, najpierw takiego groźnego, a później jak to się zmieniało, jak wilk zyskiwał w oczach, jak zaczynał mieć dobry PR, jak ludzie zaczynali się przekonywać do tego zwierzęcia, nie widzieć w nim tylko tego złego wilka, czy wręcz wilkołaka. Ale dalej, kiedy się czyta tę książkę, okazuje się, że to ani nie jest książka o zabójstwie przede wszystkim, ani nie jest książka o ewolucji wizerunku wilka. Wszystkie te rzeczy, które przez dużą część książki Lars Berge opisuje, służą do tego, żeby wytłumaczyć nam, żeby pokazać nam, jaki dzisiaj jest nasz związek z naturą. Bo tak naprawdę to właśnie o tym ta książka jest. O naszym związku, albo jego braku, albo jego utracie. Tego do końca Lars Berge nie mówi tak jednoznacznie, no bo nie o to chodzi. Ta książka tak naprawdę pokazuje, jak bardzo nadal nie rozumiemy natury, jak bardzo jesteśmy w tym postrzeganiu natury antropocentryczni, tak trzeba byłoby powiedzieć, jak bardzo stawiamy człowieka w centrum i jak bardzo patrzymy przez pryzmat doświadczeń ludzkich interesów ludzkich, ludzkości czy ludzi na naturę właśnie. I ta książka każe nam, czytelnikom, zweryfikować swój punkt widzenia, swój punkt patrzenia na naturę, nie tylko na wilki, bo wilki są tutaj przykładem, który się analizuje, który jest jak gdyby papierkiem lakmusowym całego tego naszego stosunku do przyrody, ale to jest książka bardzo uniwersalna i tu nie tylko chodzi o wilki. I powiem Wam szczerze, że oczywiście na blurby nie warto patrzeć, bo te blurby zwykle są... No ja im po prostu nie ufam z reguły, ale tutaj z tyłu znajdziecie blurba, którego napisał Adam Rybiński i to jest niezwykle trafne, takie skondensowane omówienie tej książki, więc jeżeli będziecie się zastanawiać, będziecie mieć tę książkę w ręku przed zakupem, to przeczytajcie sobie to, co tutaj Rybiński napisał. No, trafia w sedno moim zdaniem. Naprawdę bardzo ciekawa książka. Tak jak już mówiłem, nie taka jak się spodziewałem. O wiele lepsza niż się spodziewałem. To jest najnowszy reportaż w serii reporterskiej wydawnictwa Czarnego. W ogóle bardzo fajna okładka, nie? To jest jakieś 210 stron czytania, więc czyta się całkiem szybko. Autorem jest Lars Berge, to jest szwedzki dziennikarz i reporter, a przełożyła tę książkę Irena Kowadło-Przedmojska. Jeżeli na przykład czytaliście książkę Adama Wajraka Wilki, to myślę, że to jest książka, po którą naturalnie powinniście również sięgnąć. Wajrak też pisze na przykład o wizerunku wilka w polskiej kulturze,
chyba też europejskiej, nie pamiętam dokładnie, ale też go właśnie trochę rozbraja, ten wizerunek. Ale robi to w zupełnie inny sposób niż Berge w tej książce, o wiele bardziej powiedziałbym, tak kolokwialnie mówiąc, lightowy. W ogóle książka Weyraka jest o czymś zupełnie innym, ale myślę, że te książki w pewien sposób ze sobą mogą prowadzić dialog i tak jak powiedziałem, jeżeli już czytaliście tamtą, to ta być może bardzo Was zainteresuje. A teraz chodźmy, wytłumaczę Wam, o co chodzi z tymi wiszącymi niewidzialnymi półkami. Jak widzicie, nie ma tutaj nic. Na pierwszy rzut oka oczywiście nie ma nic. Są tylko książki wielkich filozofów. Kiedyś byłem taki wspaniały, że sobie kupowałem właśnie tę serię. I teraz wytłumaczę Wam, w czym tkwi sekret. Sekret tkwi w tym takim... ściągnę, bo najłatwiej jest. W tym takim cypelku. Tym tutaj. Ściągnę teraz te książki. Zostaje ta jedna, która jest podporą. Widzicie, co się teraz dzieje? Tak to wygląda. Trzeba zrobić tak. O. Trzeba wjechać tu książką. Z tej strony powinna być okładka i okładka powinna się zaczepić o ten cypelek. Tego cypelka tak naprawdę prawie w ogóle nie widać. I z daleka te książki wyglądają, jakby po prostu latały. A więc jedna z wielkich tajemnic ludzkości została wyjaśniona. Nie dziękujcie. Dajcie lajka za to, że Wam to wszystko zdradziłem. Teraz już nie zostaniecie oszukani przez swoich znajomych. Albo lepiej, dajcie suba. Trzymajcie się, hej!